Witajcie w Aperacjum. Dzisiaj przedstawimy Wam 6 najciekawszych naszym zdaniem eliksirów, które znaleźć można w świecie Harry'ego Pottera. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, to dajcie znać, zrobimy kolejne. Dokładne składniki każdego z eliksirów znajdziecie na profilu Aperacjum na Facebooku, na który serdecznie Was zapraszam. Amortencja. Najsilniejszy eliksir miłosny. Nazywany jest tak, ponieważ powoduje silne zauroczenie oraz obsesję pijącego. Pomimo swojej mocy, amortencja nie była w stanie wytworzyć prawdziwej miłości. Charakteryzuje się perłowym połyskiem, a z eliksiru unosi się spiralna para. Amortencja pachnie inaczej dla każdej osoby, w zależności od tego, co ją przyciąga. Dla przykładu, Hermiona czuła pergamin, świeżo skoszoną trawę oraz włosy Rona, a Harry czuł kajmakową tartę, drzewny zapach rączki od miotły i coś kwiatowego. Eliksir ten został wykorzystany przez matkę Voldemorta, Merope Gaunt, która zakochana w Tomie Riddlu seniorze pragnęła zdobyć jego uwagę. Po zajściu w ciążę czarownica zdecydowała się o zaprzestaniu podawania specyfiku Tomowi w nadziei, że ten prawdziwie ją pokocha. Tak jednak się nie stało, a Meropa została sama z dzieckiem. Eliksir wielosokowy. Jest to złożona i czasochłonna mikstura, która powinna być tworzona tylko przez wysoko wykwalifikowanych czarodziejów. Umożliwia konsumentowi przybranie fizycznego wyglądu innej osoby. Do tego potrzebna była część owej osoby, w którą chcemy się zmienić, np. włos, paznokieć czy naskórek. Efekt jest tymczasowy, a czas przemiany zależy od tego, jak dobrze eliksir został uważony, od 10 minut do nawet 12 godzin. Mikstura pozwalała na zmianę wieku, płci, rasy, lecz nie gatunku. Po przygotowaniu eliksiru przybierał on kolor ciemnego błota oraz lekko bulgotał, ostatnią czynnością zaś było dodanie części osoby, która ma być naśladowana, wtedy zmieniał on kolor. Uważano, że zmienia kolor zgodnie z naturą osoby. Ludzie o dobrym sercu dają atrakcyjniejsze kolory i smaki, a ludzie złośliwi wywoływali odwrotny skutek. Harry Potter miał czysty kolor, podczas gdy Gregory Goyle smakował jak rozgotowana kapusta. Felix Felicis, tak zwane płynne szczęście. Osoba pijąca właściwie uważony eliksir miała szczęście we wszystkich swoich przedsięwzięciach, lecz nadmierne spożycie jest wysoce toksyczne oraz może powodować skrajną lekkomyślność czy pewność siebie, graniczące z heroiczną głupotą. Używanie owego eliksiru zostało bardzo szybko zabronione we wszystkich konkurencyjnych zawodach, z wyjątkiem turniejów w wytwarzaniu eliksirów. Felix Felicis zostało wynalezione w XVI wieku przez Zygmunta Badża, który nazwał go swoim największym osiągnięciem i ukoronowaniem kariery. Veritaserum. Jest to potężne serum prawdy. Mikstura skutecznie zmusza pijącego do odpowiedzi na wszelkie zadane mu pytania. Veritaserum jest bezbarwną, bezwonną cieczą, przez co bardzo trudno odróżnić eliksir od wody. Według Snape'a eliksir musiał być ważony przez pełen cykl fazy księżycowej oraz był dosyć trudny do przygotowania. 3 krople były wystarczającą dawką, aby pijący wyjawił swoje najskrytsze sekrety. Veritaserum nie było jednak w 100% wiarygodnym eliksirem, miało swoje słabe strony, niczym odpowiednik w postaci mugolskiego wariografu. Niektórzy czarownicy i czarownice byli w stanie oprzeć się jego efektom. Minusem było również to, że osoba potraktowana Veritaserum mówiła to, co ona uważa za prawdę, w zależności od jej postrzegania rzeczywistości. Przykładem może być tu Barty Crouch Jr., który odpowiadał szczerze, gdyż sam w to wierzył, ale przysłuchujący wiedzieli, że to fałsz. Przed działaniem tego eliksiru można było obronić się poprzez przyjmowanie antidotum czy używanie oklumencji. Wywar to jadowy. Eliksir wynaleziony przez Demoklesa Belbiego, który za to odkrycie został nagrodzony Orderem Merlina. Mikstura ta pozwoliła na łagodzenie objawów likantropii, lecz nie leczyła ich. Głównym składnikiem był tojad, co powodowało, że eliksir ten był bardzo niebezpieczny, gdy został nieprawidłowo spreparowany, ponieważ była to bardzo niebezpieczna roślina. Częstotliwość przyjmowania mikstury była bardzo wyjątkowa oraz męcząca, gdyż trzeba było go przyswajać codziennie przez tydzień poprzedzający pełnię księżyca. Dla wilkołaków stanowiło to nie lada wyzwanie, ponieważ składniki eliksiru były dosyć drogie, a czarodzieje cierpiący na tą przypadłość mieli problem ze znalezieniem stabilnej pracy. Szkielewzro. Eliksir o okropnym smaku, który potrafił sprawić, że kości zrastały się lub nawet odrastały w całości. W przypadku odrastania całych kości proces był szczególnie powolny i bolesny i mógł zająć cały dzień. Podczas odrastania kości Harry Potter opisał uczucie, jak gdyby duże drzazgi utkwiły mu w ramieniu. Połknięcie eliksiru niezwykle paliło w gardle. Porównując do działania innych eliksirów, szkielewzro działał niezwykle długo.
W przypadku Harego proces ten trwał całą noc. Składniki wszystkich eliksirów znajdziecie na fanpage'u, koniecznie zajrzyjcie. To wszystko na dzisiaj, dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejny odcinek Aperacjum i na brodę Merlina, dajcie łapkę w górę.